zdrowia, szczególnie dla normalnych. No cokolwiek się nie stanie na Ukrainie, to Rosja i Chiny wygrały. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego wygrały? No Ameryka teraz powiedziała, Ameryka, no Biden. Biden powiedział, że nie będzie Ameryka kupowała ropy ze Związku Radzieckiego. No z Rosji, tak Związek Radziecki był kiedyś. No Putin mówią, że chce, żeby był to Związek Radziecki, no ale chyba nie tak do końca. W każdym razie administracja Bidena powiedziała, że nie będzie kupowała benzyny z Rosji. Czy będzie wydobywała w Ameryce? No nie będzie wydobywała, bo komuniści amerykańscy nienawidzą Ameryki, nienawidzą amerykańskiej energii. Błagali na kolanach Arabię Saudyjską, błagają Wenezuelę, wszystkich błagają, wszystkich byłych wrogów błagają, tyle tylko, że w Ameryce nie wydobywają. No a co Rosja zrobi z tą ropą, którą sprzedawała do Ameryki? No po prostu będzie sprzedawała do Chin. Chiny będą wszystko kupowały. Chiny w zasadzie, czy Ukraina będzie opanowana cała, czy będzie nowy rząd, czy nie będzie nowego rządu. Putin prędzej czy później Europa, Ameryka zgodzi się na te dwa żądania, które są bardzo podstawowe. Żeby Ukraina zapomniała o NATO, no i żeby Ukraina oddała ten Donieck i zaakceptowała Krym, no i wszystko będzie cacy. To będzie Putin się po prostu wycofa, wszyscy podpiszą, wszyscy będą zadowoleni. No te wszystkie restrykcje będą działały, no ale część zostanie poluzowana. No i to jest to, co Chińczycy w zasadzie zaczną robić z Tajwanem. No bo Xi Jinping, no to jest interes Chin w Tajwanie, no to jest... To on już od lat to mówi, że chce to zrobić. Zabranie Tajwanu, no to jest w zasadzie jego cały ten rząd, no to jest całe takie podkreślenie, to ten jest taki diamencik w koronie dla niego, człowieka, który jest odpowiedzialny za to, że Chiny po prostu rozbłysnęły na całym świecie, no i zrobiły się wielką siłą międzynarodową. No i to jest taka ścieżka dla światowej dominacji. Wszyscy rozumieją, że Tajwan to jest po prostu no, kilkanaście razy bardziej ważna ekonomicznie niż Ukraina. No, Ukraina ma tam swoje sprawy ekonomiczne i tak dalej, no ale Tajwan to po prostu jest technologia, no i to Tajwańczycy wiedzą, że jeżeli byłby napad na Tajwan, no to te zniszczenie tej technologii, no to zrujnuje po prostu ludzi, także dla nich powiedzmy kapitulacja i zjednoczenie byłoby lepsze niż po prostu zagłodzenie. Zagłodzenie, no bo prędzej czy później Chińczycy i tak by to opanowali, jakakolwiek by nie była siła użyta. No tak jak Francuzi, tak? Francuzi się poddali, no i cały Paryż nie był zburzony. I ta technologia jest no spora. Wszystko idzie w kierunku podzielenia państw, sojusznicy, powiedzmy ta oś rosyjsko-chińska, no bardzo się zacieśnia. Teraz Chińczycy tam na tym dalekim wschodzie, no to oni tam też nawet wynajmują tereny zielone czy rolnicze na tym pograniczu chińsko-rosyjskim, no to tam jest bardzo duża wymiana gospodarcza. Oni w sumie, Ruscy sobie chyba poradzą, nawet jeżeli wszystko, co z zachodu miałoby przychodzić i miałoby, przepraszam, przepływać przez chińskie ręce, no to oni się chyba zgodzą
Szczególnie, że Europa wariuje z tą zieloną energią i chce coraz mniej kupować, a Chińczykom przez następne 10-20 lat to w ogóle nie przeszkadza. Także za tą ropę będą im dawali, za ropę i za jedzenie. No, Ruscy są w stanie produkować te jedzenie, które zawsze Chińczykom jest potrzebne. Także ten sojusz taki rosyjsko-chiński przeciwko amerykańsko-europejskim zostanie. Strefy wpływów będą tak jak za czasów zimnej wojny. No, i będzie znowu ta, można powiedzieć, następna zimna wojna. No, siły nie były tak wysyłane. Od wojny do teraz, no to były te przypadki. Była ta Korea, Ruscy weszli do Czechosłowacji, Ruscy weszli na Węgry, no, ale to był 56 rok, 68 rok. No, Jaruzelski mówi, że w 80. pierwszym Ruscy by weszli, jakby stanu wojennego nie zrobił, no ale to też jest kwestia taka sporna. No, Ruscy byli w Afganistanie, tam przegrali, nie byli w stanie tego utrzymać. Ameryka też walczyła, na Grenadzie walczyła, w Panamie była. Także obydwa te kraje jakoś tam starały się w imieniu swoich ideologii czy w swoich planów politycznych i sojuszy robić. Także, że wszyscy mają coś tam militarnie wspólnego. No ale to ta inwazja na Ukrainę, no to była masywna ofensywa, gdzie głównym takim celem tego wszystkiego, no to w sumie było zmiana rządu, no bo to na tym to wszystko polegało. Jeżeli rząd by upadł, to tak jak w Afganistanie, te 2000 żołnierzy amerykańskich się wycofało i 300-400 tysięcy urzędników, polityków w Afganistanie po prostu upadło. I tak samo z Zeleński, jak on by wziął tą ofertę niemiecką do wyjechania do Niemiec, żeby mieć jakąś tam emeryturę, no to Ukraina by była zajęta. No ale tak czy inaczej walczą, jest ta propaganda z jednej i z drugiej strony. Te sankcje są nieprawdopodobne, no ale ten, powiedzmy, ten SWIFT, czyli ten kod bankowy potrzebny do przelewania pieniędzy z jednego konta na drugie konto, no to ten SWIFT, no to jest międzynarodowy, no ale jest w sumie kontrolowany przez Amerykanów. No to teraz Ruscy przełączają się na kody podobne do SWIFT, tyle tylko, że chińskie. No i też to im wszystko jakoś działa. Także, że jeżeli Ukraina by upadła w 3 dni, przypuszczalnie Chiny by weszły w ciągu 2-3 tygodni i też byłaby ta sytuacja była tak beznadziejna, że Amerykanie i Europejczycy by nawet głową nie kiwnęli. Ja myślę, że to właśnie taki był plan, szczególnie, że Xi Jinping wiedział o planowanym, czy rozkazywał Putinowi, ale powiedział, że to wszystko musi być po olimpiadzie zimowej. Xi Jinping też rozmawiał z kim? Jong-un z Korei, ten wystrzeliwał tam jakieś rakiety, także to wszystko było dobrze zaplanowane. No te wszystkie te akcje moskiewskie pokazują, że brutalna wojna maczugą i czołgami po prostu zawsze jest, może zaistnieć. No i to się pokazało, szczególnie w momencie, kiedy nie ma jakichś takich czystych umów międzynarodowych bezpieczeństwa. No i w tym wypadku
Ukraina nie jest członkiem NATO, chciała być członkiem NATO, Putin mówi, że nie może być członkiem NATO, no i od tego to się wszystko zaczyna. Z Tajwanem no to jeszcze jest gorzej, no bo w zasadzie Tajwan no to jest w sojuszu z Ameryką, ale nie tak dokładnym. Biden jakiś czas temu się odgryzał, że jakby była napad na Tajwan, no to Ameryka by zareagowała, no ale nie jest zobowiązana sojuszami, żeby to zrobić. No i przypuszczalnie by się powstrzymywali. Także Europa by się powstrzymywała, Ameryka by się powstrzymywała, Tajwańczycy by się powstrzymywali. 2 czy 3 lata temu, no to kiedy były wybory, no to na Tajwanie ten kandydat na prezydenta, no to uzyskał chyba 46% poparcia, a on właśnie proponował unifikację. No tak samo podobnie jest w Korei. W Korei też wygrał, no kiedy? No dzisiaj w sumie wygrał konserwatywny partia konserwatywna, no ale oni walczyli przeciwko partii lewicowej, która dążyła też do zjednoczenia Korei, no i szła w kierunku właśnie tym lewackim, zasiłkowym, nie takim wolnorynkowym i tak dalej. Także cały ten świat jednak krąży, ciągle się dzieli na tak pół na pół. No w Korei 48 i chyba 6% było na konserwatystów, a 47 tam kawałek na tą lewicę. Breżniew, no to w zasadzie on starał się już pogodzić czy spoluzować troszeczkę te wszystkie zamordyzm stalinowski, no ale nigdy tego wolnego rynku nie wprowadził. Staruszek był, w Polsce była ta Solidarność, także Sowieci upadli, ZSRR, to wszystko upadło. No ale dyktatury istnieją, dyktatury ciągle istnieją. Kim w tej północnej Korei, cały ten złodziejokracja w Iranie, no to też tam z takimi akcentami muzułmańskimi, na Castro cały też jego banda przez tyle lat się utrzymuje, no ale tylko się utrzymuje dlatego, że mają klimat sprzyjający, gdzie nie ma zimy, nie ma lodu, nie ma śniegu, także tam zawsze jakoś można przetrzymać. Ten Sowieci i Niemcy tak samo mieli tą swoją umowę Ribbentrop-Mołotow, to długo trwało. Napadli razem na Polskę, no ale później Niemcy napadły na Rosję. Także to historia się powtarza, ale na dzień dzisiejszy współpraca Chińczyków i Ruskich jest znowu bardzo przyjazna. Oni mieli zawsze dobrą współpracę. Mao Tse-tung chyba, przecież on tam w Moskwie studiował, to wszyscy ci komuniści, no to wyrośli w Moskwie, bardzo dużo z nich znało rosyjski. To jest wielka sprawa. No i ten Tajwan, jak Chiny by przyjęły ten, zjadłyby cały ten tą stronę, no to ich strefy wpływów po prostu nie byłyby do odbicia. Te dwa bloki będą stworzone. Ameryka, Europa, no i Chiny, Rosja. Wszystkie te sprawy się rozstrzygną niezależnie od Ukrainy. Jedyne, co można życzyć Ukraińczykom, no to żeby te zniszczenia były jak najmniejsze, żeby tych uchodźców było jak najmniej, żeby ci ludzie mogli wrócić tam, gdzie mieszkają. Ile ta Polska już przyjęła, milion czy 1,5 miliona ludzi, no fakt jest faktem, że większość z nich to chyba ląduje w okolicach
Wrocławia i tych ziem odzyskanych tam, gdzie w sumie Polacy zostali wypędzeni z rejonów przedwojennej Polski. No są to jakieś takie połączenia. Trudno powiedzieć, który pradziadek, którego pradziadka zabijał, czy pomagał. No to są ciężkie czasy, no ale na dzień dzisiejszy, te trzy pokolenia później, jako ludzie dla ludzi, człowiek dla człowieka, no trzeba mieć jakieś dobre serce, jakoś im pomagać. No ci ludzie są w sumie niewinni, nikt nie chce ginąć. No, ale na Tajwanie będzie tak samo, nikt na Tajwanie nie będzie chciał ginąć, nikt z Ameryki, z Europy nie będzie chciał ginąć za Tajwańczyków, no a Xi Jinping zrobi to, co zrobi, co obiecywał, tak samo jak Putin zrobił to, co zrobił i co obiecywał o Ukrainie i o NATO. Tak, Putin mówi, że jest jedna rodzina, Ukraina i Rosja. Xi Jinping mówi, że jest jedna rodzina, Ukraina i Tajwan, i to wszystko idealnie się składa. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, głosujcie na konserwatystów, na jakimkolwiek kontynencie, czy w Polsce. Nie dajcie się zwieść lewakom. Lewacy, no to zawsze doprowadzają do głodu, do zniszczeń ekonomicznych, do rozpadu rodziny. No ogólnie rzecz biorąc, jednopartyjny system polityczny, no to jest tylko kij i bieda. To nigdy dobrze nie działa. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No pytam się 61 raz, czy zdajecie sobie sprawę, kogo wybraliście. No wybraliście Kamalę Harris, Joe Bidena. Wstyd i hańba, że nie widzieliście, co nadchodzi dla Ameryki. Wstyd i hańba, że nie widzieliście, co nadchodzi dla świata. Wstyd i hańba, że nie widzieliście, co nadchodzi dla Ukrainy czy dla Tajwanu. Zdrowia dla normalnych.